powołana młoda służba właśnie w tym celu, moim zdaniem. Bo przecież korupcja w Polsce istniała, jak sięgnąć pamięcią, czy w Polsce, na świecie. I będzie istniała, proszę sądu. Powołanie tej służby CBA to było dziecko tego ugrupowania, o którym wszyscy wiemy, o którym ja myślę. Ta służba potrzebowała spektakularnego sukcesu, żeby wykazać swoją przydatność. To był początek. Ogromne środki przeznaczono na tą służbę. Sami wiemy. I jeżeli ta służba miałaby jakiś sukces, na przykład aresztowałaby w świetle kamer lekarza w związku z zarzutami korupcyjnymi, a jeszcze przyczepiła mu łatkę mordercy, to nic lepszego nie może być. Jakiś polityk powiedział, ciemny lud to kupi. W ostatnim czasie, tuż przed zamknięciem rozprawy, w grudniu jeszcze, w listopadzie składałem wnioski, bo w końcu grupa posłów na Sejm Rzeczpospolitej zdecydowała się napisać wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu premiera, byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Oni, proszę sądu, są z tą sprawą bezpośrednio związani, a może nie oni jako osobiście, ale to, co stworzyli. Otóż stworzyli pewną grupę. Nie wiem, jak to nazwać. Ugrupowanie koalicyjne, pozaprawne, bo to jest stwierdzone, będzie to być może badaniem Trybunału Stanu, w którym które miała za zadanie nadzorować kwestię istnienia tego układu i go tropić. Tropić, wyłapywać, zarzucać sieci i doprowadzić do czego? No właśnie, do czego? Do tego, że w sieć wpadł wybitny kardiochirurg, który w mojej ocenie tą sieć w ogóle nie powinien być w rejonie połowu.